Pokoja dobro. Zdrawiam wszechniej z Brna, czyli z naszego pięknego franciszkańskiego kościoła, który jest na Morawach, w Brnie, stolicy Moraw. Ale przechodzimy od razu do rzeczy, czyli do tego, że zdaje się, że Mojżesz jest albo leniwy, albo tchórzem. No bo sami powiedzcie, skoro rozpoczyna się bitwa, przybliżają się wojska amalekickie, a Mojżesz mówi do Jozuego: słuchaj, to ty idź do walki, a ja, wiesz, ja cię będę wspierał bardzo mocno, ale z boku. Będę się modlił za ciebie, ale z boku. Ty będziesz w pierwszym szeregu, ty się będziesz narażał, a ja tak tutaj będę cię umacniał. No, brzmi to trochę słabo, ale tak naprawdę myślę, że można byłoby tak ocenić tę sytuację z punktu widzenia kogoś, kto słucha siebie, kto nie jest przyzwyczajony, żeby słuchać Pana Boga. Bo w głowie się może nie mieścić takiej osobie, że Bóg może wybierać dziwne sposoby działania, takie, które nam się wydają nawet gorszące. Jak to Pan Bóg może tak zrobić? To na pewno nie jest działanie Pana Boga, to niemożliwe. Mówi ktoś, kto nie jest przyzwyczajony do słuchania tego, co mówi Pan Bóg. Jest raczej zakochany czy przywiązany do swojej woli. No i myśli swoimi tylko kategoriami. Pokazuje nam to pierwsze czytanie, że Pan Bóg ma dla każdego z wierzących, czyli tych, którzy chcą iść za Nim, swoje miejsce. Każdy ma swoje miejsce i każdy ma ważne zadanie, swoją rolę do wykonania. Jest ktoś taki jak Jozue, który w pierwszym szeregu walczy, nadstawia karku. Jest ktoś jak Mojżesz, który się modli i wspiera, dodaje siły temu, który walczy. Ale są też inni, tak jak Aaron, Hur i jeszcze inni, którzy pomagają temu, który się modli. Temu, który jakby przewodniczy liturgii. Są dookoła niego, żeby mu pomagać. Każdy ma swoje miejsce. I myślę sobie, że jeśli chodzi o modlitwę, to może jesteśmy przyzwyczajeni, żeby modlić się wtedy, kiedy mamy na to ochotę, kiedy modlitwa daje nam jakąś satysfakcję. Albo modlimy się właśnie wtedy, kiedy jest to dla nas przyjemne, zapominając, że to nie my mamy mieć ochotę na modlitwę, ale mamy wypełnić, tak w cudzysłowie mówiąc, ochotę Pana Boga na spotkanie z nami w modlitwie. I dlatego w drugim czytaniu słyszymy słowa świętego Pawła, który napomina, czy wzywa wręcz Tymoteusza: nastawaj w porę i nie w porę. To nie tylko chodzi o nauczanie, że Tymoteusz ma nauczać w każdym czasie, ale chodzi też o słuchanie Pana Boga, czyli wchodzenie w relację z Bogiem, jaką jest modlitwa, w porę i nie w porę. Kiedy mi się chce, a może szczególnie, kiedy nie mam na to ochoty, ale to nie moja chętka, nie moje chcenie ma tutaj decydować, ale to, czego chce Pan Bóg. Więc to nie to, czy modlitwa mi poszła, że wyszła, że jest dobra, to rozumiem przez to, że dobrze się czuję po modlitwie, że mam jakąś satysfakcję. To jest płytkie bardzo myślenie. Oczywiście super by było, gdyby zawsze po modlitwie czuć się świetnie, fruwająco i już głową w niebie prawie, ale to nie na tym ma polegać dobra modlitwa, że ja czuję się świetnie. Raczej chodzi o to, żeby być modlitwie wiernym. Tak jak Mojżesz, który jest napisany w pierwszym czytaniu wyraźnie, modli się aż do wieczora, cały dzień. Modli się tak, że aż zdrętwiały mu ręce, które unosi, jego ramiona. Więc widać, że modlitwa jest zmaganiem, jest trudem, jest pewną walką. Tak jak Jozue walczy w pierwszym szeregu z Amalekitami, tak i Mojżesz walczy, bo modlitwa nie jest tylko przyjemnością, ale jest też trudem, jest walką. I można by zapytać, czy moja modlitwa wobec Pana Boga jest takim napraszaniem się? Czy z punktu widzenia Pana Boga, innymi słowy, czy Pan Bóg mógłby powiedzieć, że ja mu się naprzykrzam? Bo czasami można usłyszeć takie głosy: ja tam się Panu Bogu nie będę naprzykrzał za bardzo. No, raz na pół roku pójdę do kościoła, to wystarczy. Może wystarczy, nie wiem, ale jeżeli ktoś kocha, no to chciałby widzieć częściej tę osobę ukochaną. I zdaje się rzeczywiście, że można by ocenić własną modlitwę, czy jest ona konsekwentna, częsta, wierna, właśnie z punktu widzenia Pana Boga. Czy Pan Bóg mógłby powiedzieć: o, ten mi się naprasza, to mi się podoba, ten przychodzi do mnie bardzo często, spędza ze mną czas. Myślę, że ta liturgia słowa dzisiaj zaprasza nas po prostu do tego, żebyśmy
przestali gadać i poszli się modlić. Przestali tylko słuchać rozważań w internecie i poszli się modlić, bo to jest rola nasza jako Jozuego, żeby walczyć, jako Mojżesza, jako Aarona, Hura i wszystkich innych, którzy wspomagają go, żeby pójść przed Pana Boga tak jak wdowa, wysłuchać zachęty Pawła jak Tymoteusz, w porę, nie w porę, teraz, za chwilę, w każdym momencie, żeby się modlić.